Zapraszam na skrót z ostatniego epizodu Inside Star Citizen. I też od razu w kwestii usprawiedliwienia, nie było materiału z poprzedniego Inside Star Citizen oraz z poprzedniego Star Citizen Live, ponieważ skróty byłyby na tyle krótkie, że stwierdziłem, że materiał z tamtych odcinków zawrę w nadchodzącej audycji na TWH24. Więc zapraszam na tamten kanał Twitchowy w najbliższy czwartek. Wracając do tematu. Na początek ciekawa obserwacja. Już w zeszłym roku Chris Roberts zapowiadał przeprowadzkę swoją i sporej części zespołu z USA do Wielkiej Brytanii. Miał też powstać nowy biurowiec na 1000 pracowników. Biurowiec dalej w budowie. Czyżby deweloperzy budowlani zaczęli naśladować deweloperów gier w kwestii dat premier? A co do samego materiału. Niedawno pokazano nam tworzenie ścieżek nawigacyjnych dla statków NPC. Teraz pokazano nam, jak działają one w praniu i mogliśmy przyglądnąć się kilku lądującym statkom. Tutaj widać tworzoną ścieżkę lotu w poprzednim systemie, biała linia, oraz w nowym, niebieska linia. Lądujące statki NPC będą wykorzystywane jako sposób dostarczania piechoty w miejsca misji, w których nie ma innej możliwości pojawienia się NPC na piechotę, na przykład brak tzw. spawning closets, czyli szaf na NPC-ów, jak je nazywam, takich jak na przykład wyjścia z wind w bunkrach. Również dzięki temu systemowi będzie możliwe w końcu dodanie wokół portów kosmicznych ruchu startujących i lądujących statków NPC. Inną nową mechaniką w kwestii NPC jest dodanie losowości do prędkości chodu postaci niezależnych. Do pokazanego już wcześniej systemu unikania kolizji przez NPC dodano omijanie przez postać niezależną innych takich postaci, które akurat zaangażowały się w dynamiczny dialog, o którym to systemie też było niedawno. NPC mogą też już odtwarzać animacje jedzenia, gdy siedzą. Następnie pokazano nam koncepty ubrań dla mieszkańców Pyro. Nowy system strojów będzie zbliżony do systemu pancerzy i stroje cywilne zaczną dysponować punktami mocowania dla różnych elementów ekwipunku. Jakiś czas temu była mowa o nowych typach jaskiń. Teraz pokazano nam pierwsze wersje jaskini w środowisku pustynnym. Zaczęto też pracować nad roślinnością wodną. W następnej kolejności pokazano nam obecny stan Drake Corsair. Przebudowano nieco mesę, żeby poprawić przepustowość ścieżek, po których poruszać się będą gracze. Z tego samego powodu zmieniono położenie windy. Na ukończeniu jest też deska rozdzielcza pilota. Kolejną pokazaną nam nowością jest zmiana fizyki pojazdów naziemnych, z bardziej arkadowej na lepiej oddającą fizykę. Obecny model jazdy z lewej, nowy z prawej. Dawno temu zarzekali się, że nie zamierzają robić kolejnej Forcy czy Gran Turismo w kwestii poziomu odzwierciedlenia fizyki samochodów i model arcade jazdy jest jak najbardziej na miejscu, no ale chyba jednak dostaniemy coś bardziej pośredniego. Na koniec epizodu dostaliśmy jeszcze mały teaser pierwszej wersji mechaniki Selvage, polegającej na ściąganiu poszycia statków. Więcej szczegółów pewnie dostaniemy, gdy zbliżać się będzie patch 3.18. To tyle na dzisiaj. Dzięki. Do zobaczenia w kosmosie.